Cześć, witam Was bardzo serdecznie w materiale poświęconym myszce Asus Sika. Jest to myszka z serii ROG, czyli Republic of Gamers, serii dedykowanej graczom bezpośrednio od Asusa, czyli popularnego producenta typowego hardware'u, tak, typu płyty główne, karty graficzne i tym podobne. Od niedawna Asus również zajmuje się akcesoriami gamingowymi i mamy właśnie okazję przetestować, a właściwie rozpakować dla Was i pokazać Wam, jak wygląda mysz Sika. Nazwa wzięła się od starodawnej nazwy pewnego miecza, który nawet w niektórych krajach jest do chwili obecnej wykorzystywany, no ale etymologii pochodzenia nazwy nie będę tutaj rozwijał. Pudełko otrzymujemy takie, jakie otrzymujemy. Widać to doskonale na przedstawionym obrazku. Widać od razu, jaki mniej więcej kształt ma mysz. Na samym pudełku zbyt wielu informacji nie uświadczymy, oprócz tego, że myszka ma 5000 dpi i niby design pozwalający na chwyt w dowolny sposób. Z tyłu zaś kilka informacji dotyczących już stricte myszy. Mamy tutaj informację, że przełączniki myszy zapewniają jak największą skuteczność, szybkość reakcji. Mamy klikalną rolkę, podświetlane logo ROG, nawiązujące do cywilizacji Majów, nawiązująca do cywilizacji Majów faktura panelu bocznego i łatwe wymianie przełączniki przycisków głównych. Oprócz tego kilka danych technicznych. Myszka ma jest przewodowa 2.0, 5000 dpi, sensor optyczny, 30 gramów akceleracji, 1000 Hz polling rate, Windows 8.1, Windows 8.7 i jakieś tam pozostałe Windowsy. W zestawie mamy myszkę i dwa stickery ROG. I to w zasadzie wszystko, co znajdziemy w pudełku. Ja w tej chwili myszkę otworzę dla Was i pokażę, jak ona wygląda po otworzeniu, bo pudełko jest zaprojektowane tak, że możemy sobie taką myszkę otworzyć i właśnie w ten sposób to wygląda. Na obrazku tutaj przedstawiona jest informacja, jak dokładnie wymienić przełączniki. Ja też Wam to postaram się pokazać. Jedyne, co Wam powiem, to że ja już tą myszkę sobie wcześniej rozpakowałem. I w zestawie poza myszką nie znajdziemy nic, ale to jest wynik tego, że jest to myszka typowo służąca do testów, także ona już kilka jakby portali czy też redakcji odwiedziła i dlatego jest w pewien sposób może wybrakowana. Ok, ja już tą myszkę wyciągam z pudełka. Jak widać, nie była zapakowana wybitnie, estetycznie, ale to nie szkodzi. Oczy się rzuca oczywiście dwumetrowy, długi i gruby kabel gryzonia, nie pokryty jakimkolwiek oplotem. Natomiast mysz sama prezentuje się w sposób następujący. Gładka, delikatnie chropowata powierzchnia panelu bocznego, pozwalająca i zapewniająca na pewny chwyt, nawet dla ludzi, którzy mają potliwe dłonie. Mysz umożliwia w zasadzie chwyt claw grip i finger slip grip i wcześniej wspomniana faktura panelu bocznego nawiązująca do cywilizacji Majów. Logo ROG, które jest podświetlane, to co Wam zresztą za chwilkę pokażę. Rolka znajdująca się tutaj jest oczywiście klikalna, no i dwa przyciski główne. Mysz jest dosyć wysoka, jeżeli chodzi o ten wariant. Zaraz Wam dokładnie powiem, ile ma. Ma 39 mm wysokości, 115 długości i 62 szerokości. Przy nawet dużych dłoniach nie ma problemu, żeby tą myszkę komfortowo złapać. I sama w sobie jest dość lekka, waży 85 gramów. Przewód to kolejne 6-8 gramów mniej więcej. Zatem jest dosyć ciężki i dla osób, które nie posiadają bungee, może być nieco niewygodne użytkowanie tego gryzonia. Front myszki, a właściwie od przodu prezentuje się ona w sposób następujący. Tutaj nic ciekawego się jakby nie dzieje. No i kolejny bok oraz tył gryzonia. Jak już wspomniałem, jest to dosyć prosta mysz. Nie ma bocznych przycisków, zatem ani z jednej, ani z drugiej strony nie ma dodatkowych przycisków. Mysz przystosowana dla graczy zarówno lewo, jak i praworęcznych, czyli jest symetryczna. Na dole znajdziemy oczywiście ślizgacze. Są to trzy duże ślizgacze, które posiadają również rowki ułatwiające ich
wyciągnięcie i zmianę. W zestawie, z tego co widzę, nie mamy dodatkowych ślizgaczy. Chyba w oryginalnym, fabrycznie zapakowanym pudełku również ich nie ma. Natomiast na pewno jest instrukcja obsługi i na pewno są te stickery. Wcześniej wspomniałem, że mysz ma możliwość zmiany przełączników i teraz Wam to pokażę. Zazwyczaj tego nie robiłem, nie rozkręcałem myszy na filmikach, teraz to zrobię. Wystarczy wyciągnąć gumowe zatyczki znajdujące się na myszce. Ja to sobie użyłem do tego końcówki płaskiej, żeby podważyć. OK, udało się. No i teraz rozkręcamy myszkę. Mamy dwa krzyżakowe, dwie krzyżakowe śrubki. Jedna śrubka. No i druga, odłożę sobie ją na bok. Myszkę trzeba delikatnie pociągnąć. OK, zeszła nam górna jakby jej część i w środku prezentuje się ona w sposób następujący. Przełączniki wymieniamy w bardzo łatwy sposób, to jest po prostu je wyciągamy, zarówno jeden jak i drugi. W tej chwili mamy, pozbyliśmy się dwóch przełączników i możemy sobie je wymienić na inne. Lista kompatybilności jest dostępna w internecie. Fabrycznie są zamontowane przełączniki, już Wam powiem jakie. Omron D2FC-F-7N. Dlaczego producent daje możliwość wymiany tych switchy? Wszystko za sprawą tego, że stawia na komfort grania, a oczywiście różne switche różnią się twardością klikania. Zatem dla graczy, dla których odpowiedni jest bardziej twardy klik, to oczywiście można sobie to wymienić. Tutaj też od razu widzimy, jaki jest sensor tego gryzonia. Wy tego pewnie nie widzicie, natomiast ja Wam powiem, że jest to PMW3310, a więc dokładnie taki sam sensor, jaki jest w myszkach na przykład Zowie FK1, FK2 i w ogóle całej serii myszek Zoe. Jeżeli chodzi o tą myszkę, ona kosztuje 209 zł, ma 2 lata gwarancji. U nas ta gwarancja jest realizowana w systemie door-to-door, czyli ewentualnie, jeżeli uległaby uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym, to wystarczy, że nam to zgłosicie. My wysyłamy kuriera na nasz koszt, odbieramy tą myszkę i ją najprawdopodobniej wymieniamy na nową, bez żadnych tam podjęcia próby naprawy albo czegoś takiego. Jeżeli chodzi o testy już jakby syntetycznej w grach, wiele jest testów w internecie, możecie sobie to zweryfikować i sprawdzić. Natomiast no, jakość samego sensora, czyli ten 3310, bardzo popularny sensor, świadczy o tym, że ta mysz doskonale sprawuje się w grach. To jest również najczęściej wykorzystywany sensor przez graczy Counter-Strike'a, czyli najpopularniejszej w tej chwili chyba gry na świecie. Dobra, ja sobie tą myszkę złożę poza jakby ujęciem. Dziękuję Wam, że zobaczyliście ten materiał. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i zapraszamy do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się, cześć!